dniu dzisiejszym, to jest 4 lipca, około godziny 22.15, otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku drogowym koło miejscowości Piskorzów. Po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów zostaną samochód osobowy po dachowaniu. Jedna osoba podróżująca tym samochodem opuściła samochód samodzielnie, druga osoba uwięziona. Po przybyciu na miejsce karetki pogotowia, policji, zabezpieczono miejsce zdarzenia, uwolniono osobę poszkodowaną za pomocą narzędzi hydraulicznych, przekazano pogotowiu ratunkowemu. Dalsze czynności na miejscu prowadzi policja. Wieczorem.